A tymczasem można jeszcze skorzystać z basenu, zanim to wszystko będzie gotowe. Ale pogoda. O, jakie piękne widoki, wow. Remi, jak smakuje ta lemoniada? Taka dobra? Tutaj często takie rozrabia, no to są całkiem inne naleśniki niż zazwyczaj się je. Co dzisiaj masz w szkole? Znowu matematyka? Co, umiesz już wszystko? No. Ciężko tak z rana wstać i coś porobić? Nienawidzę ślaczków. Coś mi przeszkodziło. Dorotę coś pozamiatało. Dorotę coś. Klima wczoraj, cały dzień w klimie. Oj. Oj. Ale już wziąłam lekarstwo i będzie lepiej. Tak? A jakie wziąłeś lekarstwo? Pokaż tam jakie lekarstwo. O, pokażę. Nasze leki takie to są. Imbir. 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 Kurkuma. Kurkuma. Kurkuma, imbir. I jeszcze mamy takie coś w lodówce, co przywieźliśmy sobie prosto z Polski. I to znajduje się tu. O, tutaj. Tutaj jest nasze największe lekarstwo, najlepsze lekarstwo. Najgorsze. Najlepsze. Najbardziej obiegują. A mi w górce dniu. Wcięłaś mi się w co chciałem powiedzieć. Najlepszym lekarstwem jest dużo czosnku, miód i cytryna. Wszystko zmiksowane w odpowiednich ilościach. I to jest takie lekarstwo, najlepsze. Tobie burczy w brzuchu? No. A czemu? Ale to jest ohydne. Nie, to jest bardzo dobre. Ohydstwo. O. Jak ktoś nie lubi czosnku, to lepiej nie próbować. Ale jak zawsze się jest po tym zdrowym? Jeden dzień. Jeden dzień i zdrowa. Nie. No, nie. Dwa tygodnie trzeba czekać. Tak, bo ty nie chcesz tego brać. Jakbyś brała, jakbyś była przeziębiona, tak jak my, to byś wyzdrowiała w dwa dni, tak jak my właśnie, jak czasami nas coś weźmie. A dzisiejszy dzień zaczynamy z taką pogodą. No nieładna pogoda, nieładna pogoda, ale troszkę można odpocząć, przynajmniej od upału. Czasami to też tak jest bawienny ten deszcz tutaj, bo można przynajmniej właśnie wyłączyć klimatyzację, można otworzyć okna, może się trochę w końcu przewietrzyć i złapać trochę oddechu, świeżego powietrza. Co chciałeś powiedzieć? Chciałam powiedzieć, że lubię, jak jest deszcz. Że lubisz, jak jest deszcz? Czemu? No bo jak się jeździ w deszczu, to zamka łodze i można się pluskać. Albo jak mieszkaliśmy jeszcze w Debejsie, to po deszczu było ogromne kałuże i w nie się skakało. To było najlepsze. Chodzi do tosta po 7-11. Po tosta? Po tosta do 7-11, a ja się właśnie zastanawiam, czy dzisiaj jakieś może głodóweczki nie zrobić. Nie. Nie. Ale ja. Ale ja nie. Śniadanie. Śniadanie dla chorowitka. Śniadanie dla chorowitka? A co kupiłaś? Papajka. Mango. Co jeszcze? Ananasik? Taki? Sama będziesz sobie go obierać? Nie. Śmieszna ta papaja. Malutka, no to tak chciałam na razie. W dziwnych kształtach. No, prawie to jest mango. Mango, no, mango ładne. Co? Bliską było? No, tu na dole. Ananasy, jeszcze to? Czy ginger? Ginger. Ładne śniadanko. 120. 120 batów? Mhm. Mm. No, to jakieś 15 zł. Ale jaka ona jest śmieszna ta papajka. A to jest ta ostatnia? Mhm. Ale co myślisz, że będzie dobra jeszcze? No dobra, tam kryłam się, chcesz to spróbuję, ale ja w ogóle coś tu świeżo mam. Spróbuję, bo mam ochotę. No ta jest pyszna. Ale tam też chętnie spróbuję. Ciach, ciach, ciach. I zaraz papajka będzie gotowa. Awokado wczoraj wyglądało tak pięknie, a dzisiaj tak w lodówce już zrobiło się takie troszkę starsze. Ale to nie znaczy, że się popsuło, tylko albo jest jakieś gorsze. Tylko, o, tutaj jest ładna. Piękna. No, ale ta papaja ma inny smak niż ta z lodówki. Nie wiem, czy dlatego, że były inne, bo ta była taka jakaś mniejsza i tak dalej. Ta była taka większa. Ta jest zimna, fajna z lodówki. A ta jest taka ciepła. No, to ta mi chyba bardziej smakuje.
Patrzcie jeszcze, jak idealnie obiera się mango, jak robi się idealne kosteczki. Czyli przekrajacie mango na pół, robicie mu takie coś. A tam jest skórka, pokaż skórkę. O, tu jest jeszcze skórka. Mhm. I teraz, o, ciach. I tak obiera się mango. Żeby nie obierać całe ze skórki, to wystarczy tylko zrobić takie paseczki w jedną, w drugą. I teraz nożem, ciach, 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 ciach. I już, ślinka mi cieknie. Na to mango, a jeszcze takie pyszne to. A to awokado też będziesz tutaj dodawać do owoców? Mhm, bo to też owoc. A, no właśnie. Wczoraj nawet kupiłem na stanowisku owoców. No bo zawsze są na owocach. No właśnie. Bo to jest owoc. No właśnie. No przecież nie warzywo. Też takie robisz jak mango? Mhm. Tylko, że tutaj już trzeba łyżką, bo tak ty... No nie, zaraz, mogę spróbować, ale to się chyba złamie. No to byś musiała naciąć jakoś. Ła, palce do środka. No ale... No, to tak się, to się łyżką akurat wyciąga. No właśnie, chyba by było lepiej łyżką. No i jeszcze ostatni owocek. I tutaj co robisz? Pozbywam się tego, no tego co się nie je. No. A, tego co się nie je. W taki sposób się to robi? No podobno. Podobno? No w sumie widziałem, jak pani tak kiedyś robiła. Siedziała i cały dzień tak robiła. No. Bo miała dużo do obrania, jak sprzedawała. Tutaj mamy jeszcze ostatnio kupioną kurkumę. Będziemy teraz dodawać jeszcze kurkumę do owoców, znaczy Dorota będzie, bo ona tutaj tak to ładnie kroi, wszystko robi. Najważniejszy składnik tej sałatki leśniczej. Najważniejszy składnik tej sałatki? A Dorota jest chora i ona nie ma sił mówić i ona dlatego tak cicho mówi. No to prawda, no. Chcesz też czy nie? No ja chcę też trochę. O, taka jeszcze świeża kurkuma posypana, tylko nie za dużo. Dobra, mi wystarczy, bo zmieni... Bo... Ale czuć tą kurkumę, o jaki ma mocny zapach. Kolor też. Kolor też. Ale przydusiła mnie ta kurkuma trochę. Serio. Masakra. A jeszcze imbir przecież. Jeszcze imbir. Ale imbir to był ostatnio taki dobry. Jadłem w tam w tej zupie czy w czym. Nie, to oni dodają przecież to do tych kiełbasek takich z grilla. Taki imbir w plasterki pokrojony. I normalnie, kurde, w Polsce jak zawsze kupowałem imbir, to on był zawsze taki, że on się tak, taki z nitkami. Ja nie wiem, czy on był taki starszy, chyba właśnie, no. Ten jest taki młodziutki, to widać. No właśnie, ten jest taki delikatniutki, że normalnie możesz go gryźć i on nie ma właśnie takich tych nitek. No ma trochę, no ma, ale one jakoś tak nie przeszkadzają, jakoś... Nie, nie wiem właśnie, o co chodzi, może dlatego właśnie, że jest świeższy albo coś, ale w każdym razie oni kroją normalnie go w plasterki i jego się je jak chrupki. On tak normalnie pęka jak chrupek, jakiś chips, lays czy coś i się go tak fajnie je, a w Polsce za bardzo tak nie da się jeść. Aż chętnie jeszcze właśnie spróbuję, czy ten będzie taki sam, a może zależy też, w którą stronę się go pokroi, albo coś. Tak, bo to nie wiem. No właśnie, może jeszcze trzeba go jakoś odpowiednio pokroić. Ale on chyba widać, że on jest taki fajny. Nie no, normalnie się go je, w niczym nie przeszkadza. Mm. Co mówiłaś? Pyszne? Ale ostry ten imbir, o jacie, ale ostry. Ale piecze po gardle, taki jeden plasterek, to tamte muszą być jeszcze jakiś ten. Tak go kroisz? No bo ja sobie to do sałatki, to muszę mieć małe, bo żeby to... No. A mi ukrój tak z 2-3 plasterki, ale do owoców nie dodawaj. Ja sobie go zjem bardzo chętnie, bo jest pyszny, ale ostry. Kurde, to ten ostatnio to nie był taki ostry, bo oni, ja nie wiem, czy oni go też jeszcze coś jakoś nie marynują, jak dodają. No, mi się tak coś zdaje, że oni jeszcze coś z nim robią. To jest to. Ja sobie zjem całe takie naraz. Ale masz sałateczkę? A to co? A czemu ten imbir jest czym? A to jest w herbacie? Nie, to wodą tylko zalane. Aha. Tylko, że on był nieubrany, ma skórkę i dlatego tak pościutki kolor, ale już piłam z niego wodę, ale zalałam jeszcze raz. Nie wiedziałam, że kupię nowy, a teraz mam nowy, to już ten jest do wyrzucenia. A jak nie chce wam się obierać jeszcze papai, bo ta jest jeszcze nieobrana, to wystarczy dobrze ją pokroić w odpowiedni sposób i ona wtedy pasuje idealnie do buzi. A? No i później po dobrym ugryzieniu zostaje tylko sama skórka do wyrzucenia i ma się zaoszczędzony czas. Właśnie pytanie, czy to ta kurkuma jest taka mocna, czy ten blat jest taki dziwny, że zafarbowało. Ten różowy to już był tutaj wcześniej. No, a tu kurkuma. Co, jeszcze? Czym to? Sól? Sól. O kurde. Trzeba będzie nowy blat kupić. Deser. Deser? Na deser czosnek. O, tylko nie ma siły otworzyć. Kurde. Dajesz. Daj radę, jest. Dajcie łapkę w górę Dorocie za to, że oddałeś się otworzyć.
Daj powąchać. O, ale jedzie! O, ale piękny miód, czosnek i cytryna. Dwie łyżeczki malutkie, jedna duża lub jedna duża. Troszkę wody, tak to lepiej przechodzi. O, wymieszać, wymieszać i ciach. Ciach. Na zdrowie. Ciach na zdrowie. Ale poszło. Pyszne. Pyszne. Owoce owocami, ale trzeba jechać coś zjeść. Pogoda się zrobiła, to można w końcu się coś ruszyć. Która to już jest? 13:05. W sam raz, żeby zjeść jakieś konkretne jedzenie. Co się dzieje? Jedzie! Co jedzie? Czosnku. Czosnek, a nie czosnku. W całym domu jedzie. Po otwarciu słoika jedzie w całym domu. Trzeba uważać na ten czosnek. No ja właśnie bym chciał, żebyś ty wytłumaczyła po ludzku, dlaczego nie sandały, a klapki? Jak klapki, zakładaj sandały. Nie, zakładaj sandały i idziemy. Sandały i wychodzimy. No i to jest prawdziwe jedzenie. Frytki schabowe, tylko z kurczaka. Do tego limonka. Emi uwielbia limonką sobie jeszcze skropić. Majonez, czy taka po prostu a la majonez, coś tutaj po prawej. Takie, taka sałatka, takie z czymś, taki o, sos taki jakby coś tatarski. I to jest jedzenie. Gorbucie, pyszne. A ja zamówiłem sobie taką zupę, taką pyszną, też z kurczakiem i z grzybkami. Tylko gdzie te grzybki? Bo na zdjęciu było dużo grzybów, miały być grzybki. Ale coś, o, są tutaj te takie. Są grzybki. Mam nadzieję, że znajdę ich jeszcze trochę więcej, bo mam na nie ochotę. Taka właśnie fajna zupa, kotlet, taki obiad dla dwóch osób. Kotlet? No. Kotlet taki duży, jak przed chwilą widzieliście, i frytki kosztował 109 batów. Czyli to jest jakieś 14 zł. No i ta zupka 13, to mamy 27 zł za taką porcję obiadową, ale jest to naprawdę spora porcja. O. A to proszę Państwa, jestem ja. To jest Emi, włosy, głowa, oczy, tylko co prawda do góry nogami to widzicie, no ale może uda mi się to obrócić jakoś, chyba nie. No, tak nas złapał deszcz, ja pierdzielę. No nie wyjdziemy stąd teraz, na pewno nie. Ale leje. Ja pierdzielę. Ale się narobiło. Po czekoladzie gorącej? Nie, no. Chyba bym wolał lody. Tak, lody? No. To ja właśnie nie wiem, co. Pokaż, gdzie to są. O, są lody. Są tylko dwa rodzaje. Te 93 takie gałeczki. Albo ciasto może jakieś takie. Nie, ja ciasta nie jem. Ja w sumie mógłbym zjeść jakieś ciasto i kawę. Może zjelibyśmy po prostu jakieś takie lody? No nie wiem, albo sobie z ostatniej strony pokażę wam, co jest. Poczekaj jeszcze chwilę. No bo tak leje. A mamy fajne miejsce, tylko że strasznie leje i pogoda wręcz zmusza nas do zamówienia czegoś jeszcze więcej. No bo co mamy zrobić? Będziemy tak siedzieć przy pustym stole w barze, zjedliśmy co mieliśmy zjeść, zapłaciliśmy. No i tyle, no i nie wiem co teraz, chyba jeszcze coś po prostu zamówimy. Tutaj jest na przykład strawberry shake, milkshake, albo takie są smoothie, no. Lemoniada, hot chocolate. O, czyli... hot chocolate, może chcesz hot chocolate? Z czymś zimnym, ale tutaj jest jeszcze ice chocolate. Ale ta czyli... ice chocolate była taka średnia. Nie była dobra ostatnio, no, chyba, co? No, ja właśnie zastanawiam się, bo mamy właśnie taką stronę, co można sobie wybrać, albo też właśnie coś z tych deserów. No właśnie. Musimy się zastanowić. No. Co wyście tam znowuż nakupowały? A tu coś ciepłe? No, to dla ciebie się nawet. Teraz zerkam. Takie to... dzisiaj? Awokado? No. O kurde, całkiem inne. To jest pomarańcza, arbuza Amica. Arbuza Ami? Co to jest? No, zobacz. Jeszcze papaje i mango? Papaje i mango, no. Ja. Leje się coś. Co tam jest? Coś, co uwielbiasz. Coś, co uwielbiam? No. No, mogę się opowiedzieć i tego nie kupić. Jesteś gotowy? No nie wiem, dawaj już. Świnka! Świnka? No. Ej, taka świnka? A skąd miałeś taką świnkę? Stała tam pani i smażyła.
Była taka z tłuszczem i bez tłuszczu, ale widziałam tą bez tłuszczu. To smakuje jak z polskiego grilla. Pyszna, tylko troszkę twarda. Ale to koniecznie trzeba jeszcze otworzyć ten sosik ostry. Sosik ostry wlać do tutaj, domaczać tu i do buzi, do buzi, do buzi. No, z tymi reklamówkami to przesadzają. Wszystko do osobnych reklamówek, masakra. Proszę pani, na koniec powiedziała spasiba. Spasiba. I ja. Porażka. I ten sos jest taki ostry, że serio, bardzo ostry. Ostry? No, bardzo. Dorota dzisiaj drugi raz papaję. Grubo. Ja jestem na owocówce. Na owocówce. Papaja, mango. Same owoce się jem. A ja tu sobie jeszcze trochę pomoczę. O tak. Tak, 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 tak. O, ale będzie ostre. Aż mi ślinka cieknie i do budzi. Tam jest taki koleś, co macha rękawiczką i chyba taką czerwoną flagą, tylko teraz jej nie widać. O, macha tam ręką po lewej i kieruje ruchem, kieruje ruchem w szkole i on codziennie rano, o, ma flagę, codziennie rano, tam przed 8, jakoś później, koło 17, kieruje ruchem i gwizdze takim swoim gwizdeczkiem, słychać to na pół miasta, no ale spoko.